Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w 12 odcinku z Bloodborne, czyli ostatni w tej sesji nagraniowej. Czy poczyniliśmy jakieś postępy? Kurde, tak! Wreszcie nawet doszedłem do tego, do czego są te bandaże zakrwawione, które wcześniej mi się udało podnieść. Można na tych posłańców założyć. A to już w śnie tropiciela się robi, kiedy materiał się eksportował. Założyłem im to po prostu. Do jednej z urn trzeba było podejść i wybrać odpowiednią opcję, ale dobra, to jest rewir katedralny, bo w dalszym ciągu moją misją jest odzyskanie tamtych moich 14 tysięcy. Kurde, to nie jest ta strona, piecho. No ale ulepszony toporek, no powinien zdać egzamin tutaj, mi się wydaje. A zobaczymy, przetestujemy od razu na gościu. No, trzy lekkie cięcia i tak powiem, że ledwo co wytrzymał te trzy cięcia. Było bardzo blisko, żeby się skończyło tylko na dwóch. Oj. To już mój błąd teraz, ale poprawimy od razu. Albo nie. Wybrał robienie zakręć. O szlak! O szlak! Ja! Dobra, te kulki będą za mną leciały, póki się gdzieś nie schowam, tak? No to powiedzmy tu. No fiolek cały czas mało. Mogłoby być więcej. Dobra, ale odzyskać się, to straciłem. No. Dobra. Powiedz, że fiolka. Dziękuję. Nawet dwie. No jak super. Tylko teraz tak. No jest cały czas ten przedmiot, który chcę zdobyć, a nie mogę. Tylko tak. Moment. Jak tu najlepiej? W ogóle gdzie ja muszę, kurde, pójść? Tutaj. O szlak. Dobra. Przez pewną sekundę nie widziałem samego siebie nawet. Moment, ale to na pewno nie jest tu. To bankowo nie jest tu. Gdzie ja się wmontowałem? Oj, szybko. O, szlak. No nie. Nie, 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 nie. Co to było? No i pięknie zaczęliśmy. Tam te duszyczki przepadły. Duszyczki. No i widzicie, nawet jeszcze ja błędy popełniam. Krew, moje tętnienia. Tam gdzieś przepadły, no jasny kwin. No ale dobra, no to skoro tam przepadło, to może faktycznie udać się tam, gdzie no nie dostanę, w Cir, skoro nie muszę tam iść. Czyli tam, gdzie byliśmy już. Jak to się nazywało? Kerner? Corner? Nie mam pojęcia. Pierwszy raz tam byłem, dosłownie w poprzednim odcinku. No ale tam właśnie polecimy, tylko że teraz z rewiru katedralnego to będzie kilometr, albo i więcej. Więc będziemy musieli przenieść się do stu tropiciela i stamtąd jakoś uderzyć. No chyba, że faktycznie tu jest jakieś odbicie gdzieś zaraz. No, moja mentalna mapa jest maksymalnie zaburzona teraz. Maksymalnie. Nie, tu jest zejście na dół, piechol. Nie popełniaj dwa razy dosłownie tego samego błędu. No ale i tak muszę uzyskać najpierw tamto moje 8000. Nie mogę sobie polecieć gdzieś dalej. Jeszcze. Ale za chwilkę będę mógł. Tylko wypadałoby najpierw z tymi dwoma się uporać, to tak należycie, a nie po macoszemu potraktować. No, takie coś może być. Ej, w sumie ty żyjesz? Jaki cudek. Zresztą najmocniejszy mój cios. Przed ulepszeniem padałeś po takim ciosie, a teraz co? Ale stop, tu jeszcze jest przejście, ale nie, 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 nie. Poduszyczki, poduszyczki, tylko najpierw tych zakapiorów pozabijać, którzy tutaj są. No, czyli ty w pierwszej kolejności, kolego. Do strzału. W drugiej kolejności twój znajomy tam z góry. Ten duży. No bo w sumie... O kurde, dobra, nie, 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 nie. Fiolek niestety za mało, żeby pozwolić sobie tutaj na nieostrożność. Więc wszystko z głową, piecho, wszystko z głową. Zwłaszcza z tym dużym, bo on ma mocarne cięcie. Tą siekierą. O kurde! No. Dobra, 14 tysięcy straciłem, jeżeli w ogóle były jeszcze do odzyskania, ale tych 8 nie mogę po prostu. Po prostu nie ma takiej opcji. No jeszcze czarownik między tymi wszystkimi, no kurde. Wybitnie niefortunne ustawienie przeciwników, ale... Aha, no dobra, to nie mogło wejść, się okazuje. Chyba, że to. No, delikatnie weszło. Zbyt delikatnie, żeby się cieszyć. Czarownik wypuścił zakręcie za moimi plecami. Dobra, to może faktycznie najpierw czarownika załatwmy. A później dużego dopiero.
Fiolka? Nawet dwie? Dobra, ten tu zawraca, więc zanim się odwróci, to z dwa ciosy dostanie. Dobra, połasiłem się na trzeci. Po co? No bo wiadomo, że będzie chwila przestoju po tym, ale czemu to nie był skok? No. Ile za ciebie? 1200. Plus jeden odłamek. Szkoda, że nie bliźniaczy. Kolejne dwie fiolki. Nie no, tam raczej na pewno nie. Ale też z drugiej strony... Zgubiłem totalnie lokację teraz. Tamtą, gdzie mnie porwano. Nie wiem, jak tam dojść. Znaczy nie do samego miejsca, gdzie mnie autentycznie porwano, tylko tam, gdzie zginąłem i zakończyło się to porwanie. Moment, było tutaj już to odbicie? Ej, chyba tak, no. Chyba to było tu. Dokładnie, dobra. Dobra, dobra, wiem, gdzie jestem. Wiem, gdzie jestem. Jest dobrze. A, czyli czerwona tu świata oznacza szał. Ja wpadam w szał, to co, ginę? No dobra, to pewnie będzie zamknięte. Uuu, albo nie. Okej. Okay. Spodziewajmy się jakiegoś bossa tutaj. A za drzwiami nic? Nic. A i tak w ogóle szacun, że takie grube drzwi byłeś w stanie przepchnąć jakoś. Piechol, kurde. Daj mi namiary na swojego trenera osobistego. No boss jak nic. Boss jak nic. Jeszcze szepty jakieś. Nie, chcę zobaczyć tamtą lokację, gdzie mnie porwano. Tam trudniejsi przeciwnicy, co prawda. No ale może jest jeszcze jakiś cień szansy, że coś tam jeszcze znajdę ciekawego przed walką z bossem. A poza tym, no... 15 tysięcy muszę uzbierać, żeby mieć nowy level. To można by było przyfarmować delikatnie jeszcze i po prostu to zrobić, bo później jak stracę znowu, to będę sobie pluł w brodę. Ale moment, tutaj mnie porwano? Ej, cholera, nie wiem, ale dobra, moment. Aha, przynajmniej przedmiot podniosę. Krew śmierci szału. Moment, oni tutaj się tylko modlą o to, żeby ich pobłogosławić krwią. Więc to jeszcze nie tu, ale właśnie, moment. Aha, czyli tamtych dwóch... To byli jednak hunterzy, tam ci, którzy korzystali z prądu, jeden tak bardzo gęsto strzelał i często. No! Bliźniacze? No kurde, zwykłe. Ale wielu tych, kurcze. Wiele tych robaczków tutaj jest. Całkiem dużo. Ja, ale teraz centralnie bije mi słońce w ekran i ja nic nie widzę. Praktycznie nic, więc muszę z pochodnią tutaj zasuwać. No teraz widzę wszystko. A nawet więcej. I stop, kurde. Moment. Czy ja tu w ogóle byłem kiedyś? W tym konkretnym miejscu? Szczerze? Nie wydaje mi się. Ale dobra, bez przesady, nie będziesz mi strzelał po plerach. Jakoś tam się do ciebie muszę dostać. Choć nie wiem, to jest płotek, nie przejdę. No właśnie, no to jednak trzeba będzie... Z gościem na plecach tutaj działać chyba. No albo tu jakoś wyskoczę, przeskoczę. Nie, no raczej nie. Nie, sorry, gdzieś, kurde, nie tutaj. Nie, no nie mogłem tutaj zginąć. Chyba, że... Tak, on mnie zabił. Czyli jednak tutaj zginąłem. Więc jeżeli ktoś miałby mieć moje tętnienia, to miałby je, ten koleś właśnie. Oj, nie, 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 nie! Ale dobra, nie, spoko. Nie jest źle, nie jest źle, nie doprowadzić, nie dać mu włączyć furii. No właśnie. I zabił! I zabił mnie machając tym worem, który dzierży, no nie wierzę, dwa machnięcia tylko. Ale to są koksy! No dobra, okej, okay, czyli teraz to samo. Tylko, że nie po 8000, tylko po 13 ileś tam. No dobra, trudno. Oby to się udało, no bo serio... No jak się marnuje taką ilość, że starczy na level, to nerwy sięgają szczytu. Serio. Zresztą po serii z Dark Souls na moim kanale wiecie to bardzo dobrze. Nie ma czarowania, a w sumie... Tak masz czarować... Ło, ale to...
naprawdę samonaprowadzające jest, tak totalnie. Bo wyminąłem, myślałem, że to przeleci bokiem, ale nie, gdzież tam. No i znowu ten cały czas ten przedmiot, no kurde. No gdzieś tu musi być jakieś odbicie w prawo. Ja tam nie wiem. Oj, ale moment, najpierw tego kusiarza umysłów. Pana ponurego żniwiarza. Ale się wczytały teksturki na tej wieży. Okej, on kłóci górą. A ja wtedy zeskoczę na dół. I bardzo przytomnie zrobię mu kuku. Ale najpierw chyba ten będzie w kolejce. O, szlak, niedobrze. Również niedobrze, piecho. No właśnie. I tak to się kończy. Ale właśnie. Nie będzie jakiegoś odbicia w jedną ze stron. Na przykład tutaj. No ale co, bo ja to już otwierałem. To do czego jest ta drabina? Moment, czy ja tu byłem? Nie, serio, to jest tak, jak się w jednej sesji nagraniowej za dużo lokacji obskoczy. No nie, nie mogło mnie tu być. Mgła odrętwienia. 6 sztuk. Czyli czyżby przedmiot rzucany, który sprawia, że przeciwnicy będą stać w miejscu? No niby mogę tam zeskoczyć. Niby tak, ale czemu miałbym to zrobić? No bo innego wyjścia w sumie nie ma, tylko drabina później. To okej. Szczerbek na zdrowiu naprawdę delikatny. Nie tu. No to na ten daszek. O, coś znalazłem. Czarny kapelusz posłańca. Czy lepszy od mojego? A, na posłańca go się nakłada, czyli na te duszki. Tam, gdzie te krwawe bandaże już założyłem, teraz mogę czarny kapelusz. Nie, to dobrze, spoko. Bo takie krwawe bandaże to średnio to wygląda, szczerze. Ale wielkie wrota. Ale też no, a za wrotami co? Dziura. Jedna wielka dziura. Dobra, to skoro nie tutaj... Gdzie ja tutaj wejdę? Gdzie my teraz jesteśmy? A tu! Aż tak bardzo się cofnęliśmy. O kurde. A ten przedmiot cały czas pozostaje niewzięty. Ale stop. Moment, ja tu wchodziłem? Ja. No ładnie. Ale to na pewno jakoś z tej drabiny można tam przeskoczyć. Ja to sobie zobaczę. W najbliższej przyszłości ja będę miał okazję, żeby sobie wieczorem pograć, a nie będę miał okazji niestety, żeby nagrywać. No dobra, po moje duszyczki do zakapiora, ale najpierw no właśnie, wypadałoby uniknąć kilku zbędnych ciosów na klatę. Albo parę zadać. Duszyczki są w cenie. Czy tam krew, kurde, no, zaczynam już mówić duszyczki. Czyli za długo już grałem, bo mi się mylą z Soulsami po prostu. Kurde, nie zabija nawet mocniejsze. Jak wjeżdża podwójnie nawet. Ej, cholera. Tutaj? Czy coś tu mamy? Tak, ja, moment, stop. Tutaj właśnie będzie to miejsce, gdzie rzekomo powinienem się udać, tak? Tutaj najpierw będzie las. A potem kerner, czy tam corner, obojętnie. Tak, dobra, tu się zgadza. Więc uderzamy w prawo. Po duszyczki. Oczywiście. No nie wiem, no bez przesady, sorry. A za każdym razem jak zginę, to będzie misja poszukiwawcza. Misja ratunkowa. Albo bez kitu. Nie po to gra mi zdobywam i zabijam, żeby później to stracić gdzieś. Dobra, ale tu nic nie ma. Z drugiej strony zapewne też nie. Może myślałem, że wielgachny cień widziałem. I w sumie tak było, ale to tylko rzeźby. Ja tyle miejsc, ile mogę pójść. Mogę pójść tam w lewo, mogę pójść tam w prawo i mogę pójść prosto. Kiedy pójdę prosto, to... A, boss. Sorry, zapomniałem. Nie, boss jeszcze nie. W następnym odcinku. Jeżeli uda mi się teraz duszyczki odzyskać, bo jeżeli nie, no to uwierzcie.
Będę farmował, póki nie odzyskam tego, co straciłem. A nie, zapowiada się nieźle. Powinno się udać. Ej, dobra, może faktycznie skrótem tutaj zeskoczymy sobie. Jakoś tutaj może na daszek. A, przy okazji kruki. No. Teraz tak, gdzie tu mogę ładnie spaść? Ładnie w sumie nigdzie. Ale mogę tu spróbować, o. Dobra, nie skończyło się to zgonem, ale i tak nie jest dobrze. No, okej, oczka się świecą, jak sądzicie? Nie, to nie leżą. Aj, kurczę, pomyliłem znowu, no. Oh, fuck! Czyli nawet kiedy nie ma rage'a włączonego, to i tak. Jest godnym przeciwnikiem. Cały czas był. Nigdy nie było sytuacji, żeby nie był. No i też dlatego 1300. I bliźniacze odłamki. No to będziemy gości farmować. W najbliższej przyszłości. Ale dobra. No to tu, kurde. Wcale nie. Wcale nie tutaj. Tam wyżej był przedmiot. Mogłem na niego spaść. Ale serio to bijące światło w ekran naprawdę nie pomaga. Więc wybaczcie, ale długo i często, gęsto będziemy poruszać się z pochodnią teraz. Aż do końca odcinka. A, tak po prostu tutaj. No dobra. I znowu bliźniacz odłamek, czyli czyżby kolejne ulepszenie? No bardzo bym się ucieszył z tego powodu. Ej, ale stop, tu nic więcej nie ma? Ja, no czyli zabił mnie koleś. I porwał. Ale właśnie, moment, to porwał mnie gdzie? I czemu mnie porwał? Ja, dobra, nie, za dużo pytań, za mało odpowiedzi. Przynajmniej w tym momencie. Ej, stop, ale to serio, to nie mam gdzie iść. No nie. Mogę tylko na dół? No. To nic nie mówię, ale to trochę lipny motyw. Choć w sumie nie do końca, okej, bo wyjdziemy teraz tam, abyśmy poszli w lewo. Albo nie? Cholera, wie, nie, serio, nie, chyba tak, bo przecież strzelcy strzelali mi w plecy. Mhm, tak, to jest to. Tam jest jakiś przedmiot? Chyba. A, ci atakują nawet, mimo tego, że nie jestem, na ich płaszczyźnie. No dobra, ale wachlarz ciosów znamy. Oj, dobra, oni są na tym samym poziomie, na którym byli wcześniej. O kurde, dobra. Abyś się oddalił ode mnie. A, bo ja się zbliżę. Nasze relacje trzeba poprawić. Cztery fiolki. No jak dobrze. A teraz tak, tu nie ma nic. Tam jest wejście na górę z powrotem. A tu jeszcze jeden koleś. Oj, bez przedmiotu niestety. O, no, chciałem się przeturlać pod tym, niestety. Lipnie to wyszło. Ej, stop, 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 stop. Ty byłeś tym uciekinierem? Tak. Bliźniacze 2. Okej. To było warte swojej ceny. Czyli tego, że zgarnąłem teraz bułę. Ale. O kurde. Nie, 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 nie. 20 kafli, piechol. 20 kafli. Za dużo. Żeby sobie pozwolić na jakieś zmoczenie teraz. A, żebyście wiedzieli, że nawet jeszcze jednej użyję. No i na ślepo praktycznie, bo ja nic nie widzę. No ale zadziałało. Ciężki klejnot. Pewnie będzie wart tego, żeby go wrzucić. Do broni. Co my tu mamy? Ołowiane eliksir. 3 sztuki. Też widziałem, że jest młotów na sznurku. Podobno można go za siebie zrzucić i tylko tyle. Nieźle, nie? Ej. Ale jeżeli widziałem kiedyś arenę z bossem, to to jest właśnie to. Ale w sumie cutscenka już powinna się włączyć. Ej, dobra. Zróbmy tak. Ja sobie tutaj wrzucę znak odważnego tropiciela, żeby jakby coś ratować ucieczką, a tymczasem podejdźmy. I o co tu kurde chodzi? Aha. Chyba tymczasowo o nic.
Ale pomieszczenie wygląda naprawdę poważnie. Brama zamknięta. O cholera. Oj, nieprzychylne dźwięki słyszę. Nie, to moment, to skąd te dźwięki? Zza drzwi? Aha, no to wychodzi. O kurde. No i trzaskają zakręciami. A tu dalej zapięte. Może by mi się udało jego zakręcie skierować tutaj jakoś. Ale nie, to po prostu chyba czyści przed drzwiami po prostu. Nie, okej, ciekawa lokacja, ale... No nic dla mnie tutaj nie ma. Chyba, że to mam podpalić. No nie. Dobra, no to pozostaje, jedynie co mi teraz pozostaje zrobić. To cofnąć się. Oczywiście eksplorując i przeglądając każdy. Nawet najmniejszy narożnik. Każdy zakamarek. No, tutaj też nic. Ale wydawało mi się, że dwa robaczki tutaj były. Jeden uciekł, drugiego udało mi się zabić. No nie to miało być, nie to. Jednak bardziej podobało mi się skakanie na lewej gałce z Dark Souls 2 niż tutaj podwójne wciśnięcie sprintu. Bo kiedy człowiek chciałby się poturlać, po sprincie to czasami wychodzi skok, a to jest zupełnie co innego. Zupełnie. Też co prawda się oddalamy od przeciwników, jeżeli dobry kierunek wybierzemy, no ale zeskoczyć można ze skrawędzi na przykład. No ale co, no patrzcie, 20 tysięcy mam. A ci tylko pobłogosław nas krwią, pobłogosław nas. Bless us with blood. Ach, dobra, nie chcecie, to nie. Ale serio, to jest dobry moment, żeby się wrócić do snu torpiciela. Ulepszyć postać. No, a potem trzeba będzie już zacząć się zastanawiać, gdzie można jeszcze uderzyć, w którym kierunku. Moment, teraz pytanie, czy na pewno miałem rację? Nie no, moment, to jest w prawo. To co jest w lewo, jak się idzie? Nie, serio, bez kitu, to co jest tutaj? A, las i pierdoły, dobra. Co jest przed nami? Boss. Ej. O kurde, coś się stało. Dostałem teraz ponad 1000, za darmo, totalnie. Ktoś z czegoś musiał zlecieć. Ej, kurde, jeszcze ty tu jesteś? No jak? No bez przesady, że ani jeden z tych trzech ciosów nie wszedł. O, to rozumiem. Ale poważne są te uderzenia w ziemi. Jak ja obserwuję. Ale na szczęście te najbardziej zamaszyste wymachy później skutkują tym, że on stoi w miejscu i się nie rusza. Ej, no pchnięcie przez schody, no... No ja z tego korzystam nagminnie, że przez ściany można uderzyć, ale wy? Nie powinniście. No i pięknie. No, ha, sorry. Takie odłamki też naprawdę nie robią na mnie wrażenia. Nie udało się zdobyć każdego przedmiotu. Kule z żywego srebra z powodu przypełnienia ekwipunku lub składu. No dobra, czy bym musiał wystrzelać teraz, żeby je podnieść. I wiecie, że ja to zrobię? Jedna. No, i pięknie. Nie, to znaczy, że składzik jest nawet pełen. I właśnie, kurde, przecież ja tam też nie poszedłem. Ja tu jest tyle miejsc teraz, gdzie mogę iść, że naprawdę jestem w ciężkim szoku, ale nie, no pójdziemy tam do corneru raczej. W następnym odcinku już. No bo tutaj też się mogę wypuścić. Tam dalej, w głąb. Ja, ale tu jest, kurczę, eksploracja jeszcze przed nami, ale to jest świetna gra. No nie żałuję teraz, że wydałem 249 zł. Przesyłką 250 parę. dobra, 25 tysięcy na koncie. Warto się cofnąć. Do snu tropiciela, czyli tu? Nie, kurde. Albo wiecie co? Magia edycji. Zróbmy to w ten sposób. Pyk. I prosto do snu. Nie żadne przystanki po drodze. No i tak jak mówiłem, prosto do snu. O, jak ja mogłem tego nie zauważyć wcześniej? Co to są, kurde, filary, które trzymają rzeczywistość? W śnie? Kurde.
Dobra, poproszę jeden lewy. O, tym razem w co można wrzucić sobie? Ja bym w tajemny uderzył, a to tylko dlatego, że odkrycie się zwiększy. A później umiejętności inne, choć kurde, w sumie umiejętności takie, no z tyłu trochę, w stosunku do reszty. Ale dobra, po 15 niech będzie. I od 16275 tętnień, dopiero następny level, ewentualnie. Czyli brakuje mi jeszcze 7000, ej, to jest chyba osiągalne, ale nie po ulepszeniach i naprawach na pewno. Bo mogę ulepszyć, prawda? No pewnie, że mogę. Dziob. No później nawet do plus 6 jeszcze będę mógł. Teraz co? Fragmenty krwawego kamienia są potrzebne. 3. Nieźle. Ale czy wzmocnienie wchodzi jeszcze w grę? Pewnie, że wchodzi. No to jest zdecydowanie najlepszy, jaki mam. Teraz ten drugi. Może ma jakiegoś dobrego zamiennika? No nie, nie ma, ale może ten pierwszy. Może już coś lepszego. No też nie. No dobra, tak to wygląda. I szczerze wam powiem, wygląda całkiem nieźle nawet. Kurczę, powzmacniać jakąś inną broń? No 60 mam od łanków. Nie, nie. To nie znaczy jeszcze, że mam marnować po prostu. Ej, dobra, to tak. Jeszcze wiecie co? Wbijemy sobie jeszcze jeden level. A jak to zrobimy? Najpierw użyjemy tego. 2000. O cholera, jednak może być problem. Kurde. Dobra, coś będę musiał posprzedawać. Myślałem, że mam tego więcej. Ale najpierw jeszcze wam pokażę, gdzie się zakłada te rzeczy na głowy posłańców. Nie, nie tutaj. Tu się kupuje za wgląd. Tu właśnie, okej. Okay. No widzicie to jeszcze w śnie tropiciela nawet. Mi się miesza. Czarny cylinder. A to nie są cylindry. To w sumie już chyba nawet zakrawiony bandaż na głowę wygląda troszkę lepiej. Nie, tak typowo. Nie, dobra, jedna. Czarny cylinder, niech będzie. Koniec końców. Teraz wszystkie wiadomości, jakie ja zostawiam, będą miały takich właśnie posłańców. Tak ubranych. A tu koleś na wózku robi sobie drzemki. Zazwyczaj. O, Lawrence. What's taking you so long? I've grown too old for this. Of little use now, I'm afraid. A, nie przejmuj się. Dobra, ale powtarza tą kwestię w trakcie snu. Widocznie śni mu się cały czas ten sam sen. Okej, kurde, 10775. A za sprzedaż 20 pocisków? Ile dostaję? 600. No ciężko mi będzie uzbierać. Chyba, że tutaj jeszcze sprzedam 2. Rzuć, aby wytworzyć mgiełkę zapobiegającą odzyskiwaniu punktów zdrowia. Jedną mogę sprzedać. A to tylko dlatego, że... O kurczę, to jest rzeczy niektóre mają naprawdę wysoką wartość. Zresztą dużą wartość, w sumie chyba tak się mówi poprawnie, prawda? Ale nie lśniące monety, a rozum nakazuje, żeby to właśnie było najdroższe z tego wszystkiego. Jeszcze 5 tych sprzedajmy. Dobra, i brakują tylko 3000 już. Dobra, tutaj 2 sztylety. Urna z olejem. No, widzicie, koktajl Mołotowa na sznurze. Wybuchający koktajl Mołotowa rzucany za siebie. Czyli pewnie można mylić tropy, a tak właściwie rzucać kłody pod nogi. A tak jeszcze właściwiej rzucać Mołotowy do tyłu. Nie, okej, trzeba uzupełnić w schodziku znowu 20 pocisków. No bo widzicie, tego mam w miarze akurat, bo totalnie tego nie używam. I teraz takie rundki. Zrobię to na totalnym przyspieszeniu, bo od składziku do sprzedaży, od sprzedaży do składziku i tak w kółko, więc lecimy. No, musiałem sprawdza dwie grudki z bestii jeszcze sprzedać. Ale chyba już mamy wystarczająco, tak? Bo już 1600, to już nie, sorry, co ja mam. 16275, tak? Powinny 20... O, 20 tętnień zostaje.
Dobra, no to tak, co by tu wziąć? Nie, na pewno. Warto może w umiejętności uderzyć. No, siła daje więcej. Ale wytrzymałość. No dobra, wytrzymałość. Tutaj różne negatywne statusy pewnie będą chcieli na mnie wrzucać. Więc odporność się przyda. Dobra, kochani. Laleczka się żegna i żegnam się też ja. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!